Widmo huraganu Katrina. Zrujnowane domy, zrujnowane ludzkie dusze a wszystko to w przejmującym dreszczowcu psychologicznym, który przerazi Was, zaskoczy i porwie bez reszty. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach piętno Katriny, Agnieszki Bednarskiej, wielkobukowy patronat od wydawnictwa Media Rodzina. Duszny, mroczny, przejmujący dreszczowiec, który zabiera czytelnika prosto do Luizjany, spustoszonej huraganem Katrina właśnie. I chociaż jest w tej powieści ten promień nadziei, to mimo wszystko czytelnik przede wszystkim zanurza się w mrok nie do opisania. Zobaczcie zresztą sami. W sierpniu 2005 roku huragan Katrina spustoszył amerykańskie stany Mississippi i Louisiana. Zniknęły domy, zniknęli ludzie, a ci, którzy przetrwali, zostali naznaczeni niezmywalną traumą. Do tej spustoszonej krainy dotkniętej tragedią trafia Amy, dziewczyna z Polski. W sennym miasteczku Norkowali spędzi upalne, letnie, duszne miesiące i odkryje tajemnice, które miały zostać pogrzebane na zawsze. U Agnieszki Bednarskiej groza zdaje się być niemal namacalnym elementem tego krajobrazu spustoszonego przez huragan Katrina. Groza i mrok, które zaczaiły się w spustoszonych domach, w podtopionych, zrujnowanych cmentarzach, a także zagnieździły się w ludzkiej duszy pośród ludzi, którzy zdaje się, że przeżyli już najgorsze. Ten mrok klęski żywiołowej naznaczył jednak ich duszę niezmywalnym piętnem, takim, którego nie zmyje żadna obietnica, tego, że będzie lepiej, będzie kiedyś dobrze. W Piętnie Katryny, czytelnik przekona się, że stare domy kryją dawno pogrzebane tajemnice, a ludzie tak naprawdę ukrywają przed sobą swoją własną naturę. Jest w tej powieści okrucieństwo nie do opisania, jest też potworność taka duszna i lepka jak to powietrze Louisiane, jest też rozpacz, rozpacz, która ciąży w człowieku, jak ta wilgoć w okolicznych baju. Nadzieja jest tutaj jak ten pierwszy promyk na niebie po przemijającym huraganie. Jest delikatna, subtelna, tak samo jak pióro samej Agnieszki Bednarskiej, która z niezwykłą delikatnością opisuje skołowane ludzkie dusze. Nie chcę zdradzić Wam więcej, nie mogę zresztą zdradzić Wam więcej, musicie jednak wiedzieć, że w tym małym, sennym norkowali to nowe, lepsze, obiecane życie tak naprawdę spowita jest tajemnicami z przeszłości. I od tej przeszłości nie ma ucieczki, nawet na bagne Luisa. Agnieszka Bednarska zadziałała tutaj na wyobraźnię czytelnika i na wszystkie jego możliwe zmysły. Z wyczuciem wplotła tutaj grząską intrygę dreszczowca w społeczno-obyczajowy dramat. Dramat ziemi, którą spustoszył jakże prawdziwy, jakże realny, jakże potworny kataklizm, którego skutki odczuwane są tam do dziś. Piętno Katariny czyta się z narastającym niepokojem, ale także z narastającą fascynacją. Ja, kochani, czuję, że przepadniecie w tej powieści bez reszty. Kochani, razem z wydawnictwem Media Rodzina zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz piętna Katriny do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, dlaczego ta powieść ma trafić właśnie w Wasze ręce? Absolutna prościzna, kochani. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 kwietnia. Ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. przejmujący dreszczowiec psychologiczny, przejmujący dreszczowiec z tłem obyczajowym, fantastycznie wykreowana lokacja, miejsce spustoszone przez potworny huragan. Ten huragan jest tutaj jakby realny i nierealny jednocześnie, dlatego że bardzo często u Agnieszki Bednarskiej ta atmosfera jest taka niemal oniryczna, taka senna, taka... Między prawdą a snem coś się tutaj dzieje, nie wiadomo do końca co, nie jest to do końca wyjaśnione, bo tego nie da się po prostu wyjaśnić. Ale myślę, że doskonale oddała właśnie tamtą ziemię tamtą ziemię, która tak naprawdę nosi w sobie duchy tych, którzy odeszli w tak okrutny i zdradziecki wręcz sposób. Kochani, czytajcie piętno Katriny, niesamowita lektura, naprawdę okrutna, bolesna, brutalna, a jednocześnie to wszystko jest ukazane w taki subtelny, Delikatny sposób. Nie wiem, czy pamiętacie taką powieść Dwie Twarze. To był również dreszczowiec pióro Agnieszki Bednarskiej, i tam również pokazała, że potrafi mówić o sprawach naprawdę trudnych, naprawdę bolesnych w taki sposób z niezwykłym wyczuciem o po prostu. A to wyczucie jest przy tych tematach naprawdę ogromnie potrzebne. Kochani, polecam Wam z całego serca piętno Katriny Agnieszki Bednarskiej. Czytajcie, dzielcie się wrażeniami, zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorie, które pasują do bingo, które możecie właśnie pasować we wielkobukowe bingo. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na podsumowanie lutego, dlatego że tutaj znajdziecie mini bookshelf tour i możecie zobaczyć, co też znajduje się na półkach za mną. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, rozejrzyjcie się, rozgoście. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba, a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!